Welcome to the Polish Community Program on Radio 2000 FM 98.5 on your dial. Dzień dobry Państwu. W sobotę 4 października roku 2014 witają Marian Polak za konsolą i Jerzy Moskała. Wczoraj obchodzili imieniny Teresa i Jan, dzisiaj Franciszek, a pojutrze Artur i Bronisław. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego. Posłuchajmy piosenki Kocha się raz. Śpiewają Irena Jarocka i Marian Zacharewicz. Powiedz, dlaczego drażnisz się ze mną aż tak? Robisz na przekór, jak możesz człowieku, no ja. Ci, co się lubią, chętnie się czubią, to wam. Mówiąc najprościej, podobno miłości to znak. Kocha się raz, potem drugi i trzeci znów. Bo ciebie w nas tyle celu i pragnie. Wierzę w gwiazdy, kabały i sny. Słońce się rodzi nad naszą nadzieją, że teraz to właśnie ty. Długo szukałem, aż cię spotkałem w dzień zły. Burza z wichrami i deszcz z piorunami to ty. Przyznaj się, trudno ci nudno, czyż nie? Już nie udawaj, za życia przyprawę masz mnie. Kocha się raz, potem drugi i trzeci i znów. Podziemie w nas tyle celów i pragnień. Gwiazdy, kabały i sny. Słońce się rodzi nad naszą nadzieją, że teraz to właśnie ty. Kocha się raz, potem drugi i trzeci znów. Bo czemu w nas tyle celu i pragnień i snów. A co w dzisiejszej audycji? Kilka migawek z polskiego października. Przedwczoraj upłynęło 70 lat od zawarcia układu o zakończeniu działań wojennych w Warszawie. Warto więc podsumować rezultaty i bilans powstania. Usłyszymy też kilka piosenek z tego okresu. Za kilka dni rozpoczynają się w Ballarat w stanie Wiktoria regaty wioślarskie, World Rowing Masters Regatta. Startuje w nich mój kolega Zdzisek Adamik, lat 88, z sekcji wioślarskiej krakowskiego AZS-u. Przypomnę więc historię akademickiego wioślarstwa w Krakowie i w Polsce, przybliżę sylwetkę Zdziska i podam informacje o zawodach w Ballarat. Ola Błaszkowska przedstawi sylwetkę profesora Zbigniewa Religii, w nawiązaniu do filmu Bogowie, który ostatnio otrzymał nagrodę Grand Prix na festiwalu w Gdyni. Ostatnio nowy film nakręcił znany aktor i reżyser Jerzy Sztur. Dowiemy się, dlaczego film Obywatel spowoduje wiele komentarzy.
Ostatnim tematem dzisiejszym będą pożyteczne uwagi na temat problemów z naszym kręgosłupem szyjnym. Usłyszymy też przegląd wydarzeń tygodnia w opracowaniu Beaty Rumianek oraz wiadomości lokalne. Po godzinie pierwszej można do nas dzwonić przez 15 minut pod numer 97 15 54 11, a na internecie pod adresem www.pl2000fm.blogspot.com można nas słuchać o dowolnej porze. A teraz już życzymy miłego słuchania. Lubisz dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polones. Z polskimi wyrobami. 49 Arlouis Street w Chester Hill. Telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polones, telefon 96-44-9280. Delikatesy Polones, sponsor Radia 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłe i podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze, gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel, najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Adres? Albert Road nr 2, tuż przy stacji kolejowej w Stratfield. Telefon 97469964 oraz 97469895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radio 2000 FM. Refleksje październikowe przedstawi Ola Błaszkowska, a przed tym Złota Jabłoń i Seweryn Krajewski. Myśli związane słów pokardą, raczej darmo. Oddajemy, biegamy dużo i na darmo, i na darmo udajemy. Mogą nas zabrać w drogę każdą, od byle niebem, byle gwiazdą. Zasypiamy, zasypiamy. Odnajdźmy złotą jabłoń, niech przed głupotą nagłą ta jabłoń chroni, studzi rozgrzane skronie ludzi. Miejmy choć jedną zmowę jawną, życiodajną i promienną, jakąś nadzieję jednostajną, nieodświętną, niewiosenną. I niech nam złote jabłka kradną, złotą jabłoń odnajdziemy, odnajdziemy, znajdziemy. Złotą jabłoń, niech przed ubogą.
Już październik i początek roku akademickiego w Polsce. Patronem młodzieży studiującej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie jest święty Jan Kanty, czyli Jan z Kęt, profesor krakowskiego wszechnicy na początku XV wieku. Przy jego grobie w kościele świętej Anny w Krakowie, nawet w najnowszych czasach, studenci modlili się o pomoc przy egzaminach, bo też o jego dobroci krążyły liczne legendy. A o polskiej jesieni pisze Zofia Kossak. Październik to miesiąc mgieł i kolorowych liści. Słońce grzeje łaskawie, choć krótko. Gdy słońce wypije rosę poranną na trawie, pozostaje srebrna przędza pajęczyny. Choć wiatru nie ma, unosi się w górę i płynie nad polami, czepiając się badyli. Dogasający rok śle niby ostatni uśmiech. Babie lato. Odziane w złotogłów drzewa stają nieruchome, jak w uroczystym obrzędzie, a srebrne pasma pajęczyny lgną do rąk, niby pamięć domu opuszczonego przed laty. Za chwilę. Babie lato to czar błękitnie srebrnego obrazu minionej młodości. Za chwilę bilans powstania warszawskiego i piosenki z tego okresu. Deszcz jesienny, mała dziewczynka z AK oraz piosenka o mojej Warszawie. Powstanie 1944. Przedwczoraj upłynęło 70 lat od zawarcia układu o zakończeniu działań wojennych w Warszawie. Warto więc dzisiaj podsumować rezultaty powstania
i podać przybliżony bilans walk w Warszawie. Jak przedstawiały się siły powstańcze? W dniu 1 sierpnia zmobilizowano 36 500 żołnierzy Armii Krajowej. Ogółem 50 000 powstańców brało udział w walkach. Inne organizacje, a więc AL, NSZ, Korpus Bezpieczeństwa i Polska Armia Ludowa wystawiły do walki 2 000 żołnierzy. 1 sierpnia tylko co dziesiąty powstaniec był uzbrojony w broń palną. Tymczasem 1 sierpnia Niemcy mieli do dyspozycji w Warszawie i okolicach 16 tysięcy ludzi. Niemiecki garnizon warszawski liczył wtedy 13 tysięcy ludzi. W walkach po stronie niemieckiej brało udział 50 tysięcy żołnierzy i służb pomocniczych. Niemieckie jednostki były doskonale wyposażone i wspierane przez czołgi, samoloty i artylerię. Nasza miłość jest najdziwniejsza, bo przyszła do nas z grzechotem sam, bo nie wołana, a przyszła pierwsza, gdy ulicami szedł wielki bal. Szła z nami wszędzie, przez dni gorące, gdy trotuary spływały krwią. Przez dni szalone, gwieździste noce, była piosenka uśmiechem łzą. Moja mała dziewczynko Zaka, przyznaś chyba, że to wielka była gra. Takie różne były końce naszych dróg. I nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł. Choć na dworze była jesień, u mnie wiosna i bez trwogi, że dookoła płonął świat. Tak na wskroś cię przecież wtedy chciałem poznać. Moja mała dziewczynko Saka. Tchnęła, tak jak umiała, kryła się z nami we wnękach bram, w ciasnych uliczkach, w mrocznych kanałach, bo już się wielka kończyła gra. Kiedy się wszystko dla nas skończyło, kiedy ostatni zamilkł pęk, na barykadzie została miłość razem z tym sercem i żalem mym. Moja mała dziewczynko z Aka, przyznasz chyba, że to wielka była gra i tak różne były końce naszych dróg. Przecież ujrzeć ciebie już nie będę mógł. Dziś na dworze szara jesień, u mnie jesień. I ta trwoga chodzi dookoła, spłonął świat. Już mi ciebie nic nie wróci, nie przyniesie. Moja mała dziewczynko z Aka.
przyniesie. Moja mała dziewczynko Saka. Podsumujmy teraz straty w czasie powstania. Zabitych zostało 18 tysięcy powstańców oraz 3,5 tysiąca żołnierzy armii generała Berlinga. Zaginęło 5 tysięcy powstańców, a rannych zostało 25 tysięcy. Polskie ofiary cywilne ocenia się na 150 tysięcy do 180 tysięcy. Z Warszawy wygnano 600 tysięcy cywilów, a 60 tysięcy cywilów uwięziono w obozach zagłady i pracy. 25% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy uległo zniszczeniu. A jak wyglądały straty niemieckie? Około 1,5 tysięcy żołnierzy zostało zabitych, a ponad 7 tysięcy rannych. Zginęło około 200 niemieckich cywilów. Według wielu badaczy straty po stronie niemieckiej nie zostaną nigdy dokładnie ustalone, ponieważ propaganda hitlerowska zaniżała straty. A jakie inne straty poniosła Warszawa i Polska? Otóż po powstaniu Niemcy wywieźli z Warszawy kilkadziesiąt tysięcy wagonów i kilka tysięcy ciężarówek zrabowanego mienia. Dodatkowo spalili i zniszczyli bezcenne skarby kultury narodowej, m.in. księgozbiory, kolekcje obrazów i rzeźb. Opracowano na podstawie zestawienia w tygodniku Angora. Więcej informacji o powstaniu można znaleźć w książce Powstanie 44 autorstwa profesora Normana Davisa i oczywiście w wielu innych źródłach. Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się wiew. Tak serce raduje piosenki ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w Aleję i z tłumem się wpleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Beata Rumianek, a przed tym Martyna Zlewickis, znakomity litewski muzyk, zagra na akordeonie utwór Telefon.
Witam Państwa, Beata Rumianek. Australijskie samoloty wezmą w najbliższych dniach udział w nalotach na pozycję dżihadystów z państwa islamskiego w północnym Iraku. Działania będą prowadzone w ramach międzynarodowej koalicji walczącej z krajem islamskim, postanowiły w piątek władze Australii. W operacji weźmie udział 6 myśliwców wielozadaniowych FA-18F Super Hornet, które już 2 tygodnie temu zostały wysłane do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Decyzję o ich wykorzystaniu podjął w piątek Australijski Komitet Bezpieczeństwa, w skład którego wchodzi 7 ministrów rządu Tony'ego Abbotta. Wcześniej oficjalnie z prośbą o pomoc wystąpił do władz Canberry rząd w Iraku. Nie podano jednak dokładnej daty rozpoczęcia operacji. Ujawnienie informacji ze śledztwa w sprawie tzw. afery podsłuchowej w Polsce byłoby niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Chodzi o to, że de facto bez zgody prowadzącego śledztwo wszelkie informacje o nim są chronione tajemnicą, powiedziała rzecznik MSW Małgorzata Woźniak, dodając, że raportu w tej sprawie nie będzie. Taki dokument z działań służb specjalnych w tej sprawie zapowiadał były premier Donald Tusk, wyznaczając termin do końca września. W czerwcu tygodnik wprost ujawnił nagrania podsłuchanych rozmów polityków, w tym m.in. Bartłomieja Sienkiewicza z Markiem Belką z lipca 2013 roku. Szef MSW rozmawiał z Belką o hipotetycznym wsparciu przez NBP budżetu państwa kilka miesięcy przed wyborami, które może wygrać PiS. Belka w zamian za wsparcie wspominał o dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz nowelizacji ustawy o banku centralnym. 2 tygodnie temu prokuratura umorzyła postępowanie wobec prezesa NBP Marka Belki i szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza prowadzone pod kątem przekroczenia uprawnień. Zdaniem prokuratury planu nie wcielono w życie, dlatego też nie można mówić o złamaniu prawa. Były komendant główny policji generał Marek Papała był przypadkową ofiarą złodziei samochodów, którzy najprawdopodobniej nie wiedzieli, że auto należało do byłego szefa policji, ustalili prokuratorzy z Łodzi. Generał Marek Papała, były już wówczas komendant główny policji, został zastrzelony w Warszawie 25 czerwca 1998 roku w samochodzie przed blokiem, w którym mieszkał. W toku śledztwa rozpatrywano 11 wersji, sprawę prowadziła prokuratura apelacyjna w Warszawie. W 2009 roku jej śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Z. Słowikowi i Ryszardowi Boguckiemu, zarzucając im m.in. nakłanianie do tego mordu. W tym samym roku warszawskiej prokuraturze odebrano resztę wątków sprawy i śledztwo przeniesiono do Łodzi. Tak zdecydował ówczesny prokurator krajowy. Od doby nie działa Krajowy System Informacyjny Policji. Informatycy intensywnie pracują nad przywróceniem systemu, powiedział rzecznik policji Mariusz Sokołowski. Policja ma utrudnioną pracę, ale nie ma mowy o tym, żeby niemożliwe było identyfikowanie osób. Funkcjonariusze mają inne możliwości sprawdzania danych, mogą korzystać z innych systemów poprzez kontakt z dyżurnymi, wyjaśnia rzecznik policji. To jest walka Dawida z Goliatem, tak o szansach państwa islamskiego w starciu z najnowocześniejszym sprzętem mówią niektórzy eksperci.
Amerykanie od kilku tygodni bombardują cele na terytorium Iraku oraz Syrii, a kolejne kraje dołączają do nalotów na islamistów. W natarciu są myśliwce Tornado, Rafale, F-22, F-16, wojskowe śmigłowce, okręt podwodny oraz pociski typu Tomahawk, Brimstone czy Storm Shadow. Tymczasem okazuje się, że mimo iż liczbę dżihadystów szacowano na co najmniej 10 tysięcy, jest ich znacznie więcej. Dżihadystyczne ugrupowanie Zbrojne Państwo Islamskie może liczyć od 20, a nawet do 31,5 tysiąca bojowników w Iraku i Syrii, poinformował rzecznik amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej. Najnowsze dane oparto na przeglądzie doniesień wywiadowczych w okresie od maja do sierpnia. Rzecznik CIA Ryan Tarpani tłumaczył, że wzrost liczby bojowników Państwa Islamskiego związany jest z intensywniejszą rekrutacją od czerwca w następstwie odniesionych sukcesów w walkach na terytorium Iraku i Syrii i ogłoszenia przez tę organizację kalifatu na zajętych obszarach. Powołany w czwartek nowy centrolewicowy rząd Szwecji zapowiedział w piątek, że oficjalnie uzna Palestynę jako samodzielne państwo. To pierwsze ważne europejskie państwo, które zdecydowało się na taki krok. Od kilkunastu dni centrum Hongkongu okupują prodemokratyczni aktywiści, którzy walczą o większą autonomię. Ich znakiem rozpoznawczym są parasolki i młodociani liderzy ubrani są w zwykłe t-shirty, dżinsy i trampki. Na mocy umowy chińsko-brytyjskiej zawartej w 1984 roku ustalono warunki, na których Hongkong powrócił do Chińskiej Republiki Ludowej w 1997 roku po upływie okresu dzierżawy. Oficjalna nazwa to specjalny region administracyjny Hongkong. Hongkong dosłownie oznacza pachnący port. Po zwróceniu Hongkongu Chinom przez Wielką Brytanię obiecano szeroki zakres autonomii, w tym politycznej, w ramach ukutej przez byłego przywódcę chińskiego Deng Xiaopinga zasady jeden kraj, dwa systemy. Według demonstrantów tak się nie dzieje. Działacze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w przeciwieństwie do sportowców nie katują się specjalnymi dietami, ale też nie jedzą i nie piją byle czego. Otwarty bar z alkoholem, urozmaicone dania, stała temperatura 20 stopni Celsjusza w salach konferencyjnych to tylko kilka wymogów, które znaleźli Norwegowie w liczącej 7 tysięcy stron instrukcji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dla miast walczących w wyścigu o organizację zimowych igrzysk w 2022 roku, donosi sport.pl. Oslo na pewno już ich nie zorganizuje, głównie przez wysoki budżet. Ścigany przez władze w Kijowie, obalony w lutym, prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz otrzymał obywatelstwo Federacji Rosyjskiej, oświadczył w piątek doradca szefa ukraińskiego MSW Arsena Awakowa Anton Hereszczenko. Obywatelstwo miał nadać tajnym dekretem prezydent Rosji Władimir Putin. W czasie wystąpienia Elżbiety Bieńkowskiej przed posłami Parlamentu Europejskiego doszło do jej nieoczekiwanego spięcia z przewodniczącym Komisji do Spraw Przemysłu, Badań i Energii, czyli Jerzym Buzkiem. Sorry, madam Bieńkowska, będę pani regularnie przerywał, kiedy przekroczy pani czas powyżej 10 sekund. Takie są nasze zasady, powiedział Buzek. Nowy szef polskiej dyplomacji w ciągu kilku godzin najpierw odwiedził Paryż, a potem Berlin. Grzegorz Schetyna ze swoim francuskim i niemieckim partnerem rozmawiał bez tłumacza. W czasie tej krótkiej wizyty mówił o nowym etapie współpracy z Niemcami i szukał sojuszników w negocjacjach, by nie zaostrzać norm emisji dwutlenku węgla. I było to swoiste preludium przed podróżami do Brukseli i Berlina premier Ewy Kopacz. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce nowoczesnych pocisków manewrujących JASM. Ambasador Rzeczpospolitej w Waszyngtonie mówił o dużym sukcesie dyplomatycznym naszego kraju. Zgoda Departamentu Stanu dotyczy pocisków powietrze-ziemia AGM-158A. Pociski te mają zasięg do 370 km i stanowią uzbrojenie myśliwców F-16. Pociski są na wyposażeniu wojsk bardzo niewielu krajów świata, tak więc możemy mówić o dużym sukcesie dyplomatycznym i politycznym Polski, powiedział ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie Ryszard Schnepf. Własny pomysł uregulowania konfliktu na wschodniej Ukrainie zgłosił prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko. Jak zapewnia, jest gotowy wysłać w region walk białoruskie wojsko, które miałoby rozdzielić walczące strony, informuje telewizja Biełsat. Jeśli Rosja wykazuje nieufność wobec Zachodu, a Zachód wobec Rosji, brakuje zaufania między walczącymi stronami, jestem gotowy wykorzystać swoje siły zbrojne, by rozdzielić skonfliktowane strony, powiedział Łukaszenko. Nietypowy sposób na aktywizację bezdomnych alkoholików znalazły władze niemieckiego Essen. Osoby uzależnione od alkoholu mają sprzątać miejskie ulice i place.
Urząd Pracy wypłaci im w zamian pensję, a organizacja pomocowa zapewni posiłek oraz 3 butelki piwa. Aż 2 prestiżowe nagrody zgarnęła w tym roku Telewizja Polska podczas 10 targów telewizji cyfrowej, które odbyły się w Krakowie. Doceniono przede wszystkim innowacyjną TVP Stream, która dostała statuetkę w kategorii Najlepsza usługa. Nagrodę imieniu Telewizji Polskiej odebrał członek zarządu Marian Zalewski. Podczas gali wyróżniono także kanał TVP Regionalna. Antena dostała nagrodę w kategorii Kanał Tematyczny Roku. TVP Stream to nowatorskie rozwiązanie, które umożliwia oglądanie na żywo programów ośrodkowych regionalnych Telewizji Polskiej Info czy Telewizji Parlament w internecie i na urządzeniach mobilnych, smartfonach, tabletach i laptopach. Położony w centralnej części wyspy Honsiu wulkan Ontake, popularny wśród turystów, zwłaszcza jesienią, wybuchł nagle 27 września. W chwili erupcji na górze mogło znajdować się nawet około 300 turystów, lecz ponad 100 zdołało samodzielnie zejść na dół. Służby ratownicze odnalazły do tej pory ciała 48 osób. Polscy rolnicy będą musieli zapłacić ponad 46 milionów euro za przekroczenie w ubiegłym roku unijnego limitu produkcji mleka, poinformowano w piątkowym komunikacie Komisji Europejskiej. Łączna kwota kar nałożona na 8 państw unijnych wynosi 409 milionów euro. System kwot mlecznych ma regulować rynek mleka w ramach unijnej wspólnoty polskiej polityki realnej. Każde z państw członkowskich ma przypisaną określoną ilość mleka, jaką może wyprodukować. Poza Polską kwoty mleczne przekroczyły też Niemcy, Holandia, Dania i Austria. Adwokaci brytyjskiego księcia Williama i księżnej Kate wystąpili do fotoreportera Niraja Tanna, aby zaprzestał śledzić ich syna George'a i jego niani. Książęca para uważa, że paparazzi regularnie śledził małego księcia na spacerach w parku, aby ustalić rozkład jego dnia. Pozwólcie mu na normalne dzieciństwo, apelowali do mediów tuż po jego urodzeniu William i Kate. Na ukończeniu jest renowacja zabytkowego Cadillaca marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezydent Bronisław Komorowski może pojechać tym autem już podczas obchodów Święta Niepodległości. To jedyny taki egzemplarz na świecie, jedyny, którym jeździł marszałek, powiedział Paweł Sławiński, właściciel warsztatu, gdzie odnawiany jest samochód marszałka Piłsudskiego. Józef Piłsudski nie korzystał z niego zbyt długo, zmarł wkrótce po sprowadzeniu auta. Cadillac woził potem zagranicznych dygnitarzy, a w PRL-u popadł w ruinę. Tą wiadomością żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. You are now listening to Radio 2 FM. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawiła Beata Rumianek. Za chwilę AZS Kraków walczy w Australii. Dowiemy się, jak z Krakowa do Australii dotarł Zisek Adamik. Będą też piosenki W Krakowie prześliczny dom, Płynie białych łodzi sznur oraz Czy to wdzięcie o zachodzie. Ale najpierw zespół Kombi i Kolory tańczą w Twoich oczach. Gdy spotkasz w życiu czarne myśli, to pomaluj je. Ogrody ubierz w kwiaty wiśni, mów szarością mnie. Bo kiedy chcesz, to w sobie masz paletę najpiękniejszych barw. Hey, hey. Kolory tańczą w twoich oczach, pod rzęsami śpią oceany dwa. Kolory tańczą w twoich oczach, słońce kocha cię, a ze słońcem ja. Jest oliwkowo i perłowo, jak na balu barw, jak na balu barw. Błękitnie złoto i umbrowo, czasem black and white, czasem black and white. Bo kiedy chcesz, to w sobie masz nieziemskie światło wszystkich gwiazd. Hey, hey. Kolory tańczą w twoich oczach, pod rzęsami śpią oceany dwa. Tańczą w twoich oczach, słońce kocha cię, a ze słońcem.
słońcem ja. Bo kiedy chcesz, to w sobie masz nieziemskie światło wszystkich gwiazd. Pod rzęsami śpią oceany dwa. Kolory tańczą w twoich oczach. Słońce kocha cię, a ze słońcem ja. Kolory tańczą w twoich oczach. Pod rzęsami śpią oceany dwa. Kolory tańczą w twoich oczach. Słońce kocha cię, a ze słońcem ja, a ze słońcem ja. AZS Kraków walczy w Australii. Nieprawdopodobne, a jednak prawdziwe. Oto za kilka dni, od 9 do 12 października, odbędą się Ballarat w stanie Wiktoria regaty wioślarskie World Rowing Masters Regatta. W pierwszym dniu zawodów w czwartek startuje Zdzisek Adamik, lat 88, reprezentujący AZS Kraków. Przypomnijmy, jak przedstawiała się historia akademickiego wioślarstwa w Krakowie i w Polsce. Jest jedno nazwisko kojarzące się z polskim wioślarstwem – Werej. Roger Roland Werej urodził się w roku 1912 w Lozannie, w Szwajcarii. Wychował się we Francji, a potem od roku 1929 zamieszkał w Krakowie. Tu wkrótce stał się zawodnikiem sekcji wioślarskiej Akademickiego Związku Sportowego. Zdobył trzykrotnie Mistrzostwo Europy, startując w 1932 w Belgradzie i w 1933 w Budapeszcie. A na Olimpiadzie w Berlinie w roku 1936 dwójka podwójna w składzie Roger Werej i Jerzy Ustupski zdobyła brązowy medal. Po wojnie jako jedyny Polak startował w Amsterdamie w roku 1947. W kraju Werej zdobył 22 tytuły mistrza Polski w jedynkach i dwójkach podwójnych. Przed wojną startował w dwójkach z Jerzym Ustupskim, a po wojnie jego partnerem był Derze Szaba. Po zakończeniu kariery zawodniczej w roku 1950 został trenerem i sędzią wioślarskim. Wtedy też spotkałem Rogera, gdy dołączyłem do grona wioślarzy AZS-u Kraków. W tych czasach mieszkałem w Bursie Stolicy Mariańskiej przy ulicy Kanoniczej wraz z Cześkiem Lorencem, który mnie zachęcił do wioślarstwa. Oprócz treningów na wodzie biegaliśmy po pobliskich wałach wiślanych, a także w niedzielę wędrowaliśmy w Górę Wisły. Naszym celem była często plaża Świętego Jana oraz opactwo benedyktynów w Tyńcu. Wszak tam w pobliżu było gospodarstwo, w którym kusiło wspaniałe kwaśne mleko, dojrzewające w kamionkowych garncach. A kiedyś wybraliśmy się na trzydniową wycieczkę w Górę Wisły. Docierając aż do ujścia Przemszy do Wisły, w odległości około 80 km od naszej przystani. Żeby pokonać ten dystans, trzeba było się zmieniać na wiosłach. Była nas szóstka, więc o 3 km jedna osoba przesiadała się z wiosła na ster, a druga wędrowała brzegiem Wisły. Tak było przez dwa dni. A trzeciego dnia cała szóstka już razem na łodzi, płynąc prądem, wróciła na przystań. Na przystani była tablica, na której notowano ilość przewiosłowanych kilometrów. W jednym z sezonów w pierwszej dziesiątce znalazłem moje nazwisko. Prześliczny dom, w Krakowie prześliczny dom, objechałem w koło serce mi za.
zadrżało, zarykał mój karygon. Objechałem w koło, serce mi zadrżało, zarykał mój karygon. Nie rykaj koniku, nie, nie rykaj koniku, nie, bo ja tam nie pójdę ani nie pojadę, żenił się nie będę, nie, bo ja tam nie pójdę ani nie pojadę, żenił się nie będę, nie. Świsnę, Jose, świsnę, szabelką bez Wisłę. Gdzie szabelka stanie, gdzie szabelka stanie, tam moje kochanie. Gdzie szabelka stanie, gdzie szabelka stanie. W tych czasach sportowcy musieli zdobywać nową odznakę sportową, którą zamiast przedwojennego POS, polska oznaka sportowa, nazwano SPO, sprawny do pracy i obrony. Jedną z obowiązkowych konkurencji był marsz na 10 km. Ten marsz poprowadził Werej, zwany popularnie Rożek, nadając dość ostre tempo. Więc wędrując ulicami Krakowa pokonaliśmy ten dystans w czasie nieco powyżej godziny. W tym czasie również trening rozpoczęła czwórka krakowska w składzie Czesław Lorenz, Romuald Tomas, Konstanty Teodorowicz, Zdzisław Adamik oraz sternik Zdzisław Michalski. Trenerami byli kolejno Tadeusz Kosiński, Roger Werej i Jan Bujwit, niegdyś trener Wereja. Czwórka ta konkurowała z czwórką AZS-u Wrocław, dwukrotnie zdobywając Mistrzostwo Polski. A później w rozmaitych składach wieślarze z tej czwórki startowali na zawodach w Europie. Odnoszono wiele sukcesów. Między innymi Czesław Lorenz został akademickim mistrzem świata w dwójce ze sternikiem w roku 1949 i 1951. Czesław wystąpił również na Olimpiadzie w Helsinka w roku 1952. Na wielu z tych zawodach startowali też Romuald Tomas i Zdzisław Adamik. Zdzisek był nie tylko wioślarzem, ale również wszechstronnym sportowcem. Od wielu lat jest zapalonym narciarzem i instruktorem narciarskim oraz oczywiście trenerem wioślarskim. Do swoich osiągnięć zalicza trzytygodniową wyprawę na czwórce ze sternikiem na dystansie 1030 km w roku 1963. Od Krakowa wędrowali Wisłą do Bydgoszczy, potem była Brda, Kanał Notecki, Jezioro Gopło i wreszcie Warta aż do Poznania. Zdzisek ma na swoim koncie również przygody żeglarskie. Opłynął na jachcie Sardynię i Sycylię. Oh!
A w roku 2007 Zisek powrócił do wioślarstwa, startując co roku w zawodach World Rowing Masters Regatta. A dlaczego startuje? Jak mi powiedział, ktoś musi wygrać. A ja robię to po to, by mieć zachętę do regularnych treningów mięśni i serca, bo przecież serce to też mięsień. W tych ostatnich 7 latach Zisek miał wiele sukcesów, m.in. wiosłując w dwójce mieszanej z Renatą Gostyńską. Gdy Renata odeszła na zawsze, Zisek wiosłuje sam na skifie, czasem dołączając do innych zawodników. Od czasów olimpiady w Melbourne w roku 1956 istnieje w Ballarat piękny tor regatowy. W tym roku ma tam się odbyć aż 335 biegów. Jak wspomniałem, Zisek Adamik startuje w biegu numer 102, drugim z kolei, w czwartek 9 października rano. Jego konkurentami są Japończyk, Rosjanin i dwóch Australijczyków. Dwóch zawodników jest w wieku Ziska, rocznik 1926, a dwóch z rocznika 1929. Jeżeli znajdzie partnerkę, to może wystąpi jeszcze w niedzielę 12 października w dwójce mieszanej. A w tych regatach w nieco młodszej grupie startuje też inny Polak, Paweł Szczepaniak z Poznania. Informacje o regatach można znaleźć na internecie pod adresem www.wrmr2014.com. Ale najwięcej dowiedziałem się od moich wioślarskich kolegów, Cześka Lorenca i Ziska Adamika, za co jestem im serdecznie wdzięczny. A na razie życzymy Ziskowi powodzenia w Ballarat, a także obejrzenia naszej pięknej Australii. A jak wygląda dzisiaj wioślarstwo w Krakowie? Na Wiśle wybudowano dwa stopnie, Dąbie i Kościuszko. Rzeka jest spokojna i szersza. Można teraz odbywać na niej większe zawody. Podobno nawet pojawiła się tam słynna ósemka z Uniwersytetu w Cambridge. A w ogóle ambicją wielu polskich uniwersytetów jest wystawienie w regatach nawet dwóch ósemek wioślarskich. Niestety w Krakowie zanikła tradycja wycieczek turystycznych, a przecież była to jedna z atrakcji przed laty. Do dziś pamiętam, jak raz po ulewnych deszczach rzeka miała taki poziom, że dosłownie wiosłowało się od wału do wału. To się nie wróci, ale miło powspominać. Show.
Słuchacie Państwo Radia 2000 FM na częstotliwości 98,5 MHz. Za chwilę Ola Błaszkowska przedstawi film Bogowie o historii życia i działalności profesora Zbigniewa Religii. Jak jesteśmy z czasem? Zbigniew Religa jest inny niż większość polskiej profesury z początków lat 80. Chodzi lekko zgarbiony, ale jest uśmiechnięty i na luzie. Nie jest wyniosły, nawet obcy nie boją się do niego podejść, porozmawiać. Nie dba o siebie, byle jak się ubiera. Nie chodzi do fryzjera, strzeże go żona. Pozwala młodym chirurgom samodzielnie operować. Uczy ich podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności. Wychowuje następców, nie boi się konkurencji. Tak wspominają go współpracownicy, przyjaciele i pacjenci w książce Dariusza Kortki i Judyty Watołę Religa, biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga, która 10 października ukaże się nakładem wydawnictwa Agora. W dniu premiery książki do kin wejdzie film Bogowie Łukasza Pałkowskiego, który opowiada o początkach kariery słynnego kardiochirurga Zbigniewa Religi. Jakże wymowny jest tytuł filmu Bogowie, bo przecież opowiada on o człowieku, który odważył się zmienić obowiązujące zasady. Wyjmując z ludzkiego ciała serce, przełamał moralne, kulturowe i religijne tabu. W rolę słynnego kardiochirurga z Zabrza wcielił się Tomasz Kot, który nie zagrał roli religii, ale był dosłownie religą, pisze Maria Zawała, autorka artykułu Czego nie wiemy o profesorze Zbigniewie Religi w tygodniku Angora. Poznajemy człowieka, który dokonując pierwszego w kraju przeszczepu serca i pokonuje wielkie trudności, dodaje. Film okazał się ogromnym sukcesem. Otrzymał nagrodę Grand Prix, wielką nagrodę jury Złote Lwy na festiwalu w Gdyni oraz liczne nagrody m.in. za najlepszą rolę pierwszoplanową, scenariusz, nagrodę dziennikarzy oraz Project London. Kolejna biografia, która ukaże fakty z życia Zbigniewa Religi, to wspomnienia Jana Sarny, szefa Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imienia Zbigniewa Religi, wieloletniego przyjaciela profesora, spisane przez dziennikarkę Marię Trepińską. Patronat nad książką pod tytułem Religa, Świat wokół serca, objął Dziennik Zachodni. Film pokazuje, jak Zbigniew Religa odszedł ze szpitala w Warszawie do Zabrza po kłótni z profesorem Wacławem Sitkowskim. W tą rolę wcielił się Jan Englert. Profesor Sitkowski nie dopuścił do przeprowadzenia przeszczepów i to było powodem opuszczenia Warszawy, dosłownie z dnia na dzień. Religa przyjął zaproszenie od profesora Stanisława Pasyka. W tą rolę wcielił się Zbigniew Zamachowski. Religa wyjechał bez żony. W filmie zobaczymy, jaką zapłacił cenę małżeńską za swoje decyzje. W rolę Anny, żony profesora, wcieliła się Magda Czerwińska. W 1984 ośrodek w Zabrzu był jeszcze niedokończony, a jednak Religze i jego uczniom udało się tam stworzyć w krótkim czasie największy w Polsce ośrodek leczenia chorób serca. 15 sierpnia minęła rocznica pierwszej operacji przeprowadzonej w 1985 roku. Kilka miesięcy później profesor przeszczepił serce. A jaki był Zbigniew Religa? Jak przyznaje Andrzej Bochenek, ówczesny pierwszy zastępca profesora w Zabrzu, Religa Kloja-Krzewc, palił jednego papierosa za drugim i co tu ukrywać, pił, ale nigdy po pijanemu nie operował. Był bardzo odpowiedzialny. Stres, jakim było branie odpowiedzialności za ludzkie życie, odbijał się na jego psychice, dodaje. Pierwszy udany przeszczep serca w Polsce, o którym opowiada film Bogowie, odbył się w Śląskim Centrum Chorób Serca, wówczas ośrodek kardiochirurgii. I to było w Zabrzu 5 listopada 1985.
Dawcą był człowiek w stanie śpiączki. Po orzeczeniu śmierci mózgowej lekarze pobrali narząd i karetką przewiezionego go z Warszawy do Zabrza. Biorcą był 62-letni rolnik z Krzepic, który po operacji przeżył 2 miesiące. Przyczyną śmierci była sepsa, z powodu dużych dawek leków organizm nie zwalczył infekcji. Profesorowi Rylidze asystowali przy tej pionierskiej operacji profesor Andrzej Bochenek, w jego roli Szymon Piotr Warszawski, dr Romuald Cichoń, którego zagrał w filmie Rafał Zawierucha, oraz profesor Marian Zembala, w jego roli wystąpił Piotr Głowacki. Podobnie jak filmowcy, także Maria Trepińska, autorka książki Religa – Świat wokół serca, ujawnia znane tylko nielicznym fakty o jego życiu i pracy. Mało kto wie, że Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii otrzymała błogosławieństwo Jana Pawła II. Choć profesor w wielu wywiadach podkreślał, że jest ateistą, przesłał Janowi Pawłowi list, informując go o działaniach fundacji. Nigdy tego faktu publicznie nie ujawnił. Tak w filmie, jak i w książce Marii Trepińskiej poznajemy Religę jako człowieka ciągle w pośpiechu. Lubił samochody i był świetnym kierowcą. Raz nawet zastąpił kierowcę karetki, bo ten za wolno jechał, a człowiek umierał i sam popędził na sygnale, opisuje Maria Zawała w Angorze. Do dziś chyba nie pobito jego rekordu na trasie ze Śląska do stolicy, godzina 50 minut, i to polonezem. Książka przedstawia dużo ciekawostek z życia profesora religii, na przykład gdy po znakomitym koncercie w Zabrzu, Serce za serce, z udziałem gwiazdy Placido Domingo, w którym uczestniczyło ponad 1000 VIP-ów, znany polski przedsiębiorca Zbigniew Niemczycki powiedział wprost, że nawet Gierkowi nie udało się sprowadzić takiej elity na Śląsk. Zbigniew Religa bardzo kochał swoją żonę Annę. Ich małżeństwo było wystawione na wiele prób. W filmie widzimy samotność, gdy pani Ania musi dzielić się z mężem z kliniką, bo to pacjenci zawsze mieli pierwszeństwo. Zbigniew Religa pod koniec życia poświęcił się karierze politycznej. Był senatorem, posłem i ministrem. 30 maja 2007 potwierdził przekazaną przez media informację o swojej chorobie – guzie lewego płuca. Dzień później przeszedł operację, która zakończyła się wycięciem komórek nowotworowych. Kilka dni później wrócił do pracy w Ministerstwie Zdrowia. Zmarł 8 marca 2009. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie w Alei Profesorskiej. Na pogrzebie odegrano melodię What a Wonderful World, ulubioną piosenkę Zbigniewa Religi. Jestem dumny z mojego życia, powie Religa przed śmiercią. A co będzie, kiedy umrze? Odpowie, że nic się nie stanie. Zabraknie na świecie jednego człowieka, ale świat się od tego nie zmieni. Pytany pod koniec życia o swój największy zawodowy sukces, Religa powie dwie rzeczy. Pierwsza to rozpoczęcie transplantacji serca w warunkach, w których to się w ogóle nie powinno udać. Druga to polskie sztuczne serce, powtarzam, polskie, zrobione przez polskich inżynierów i stosowane w polskich klinikach. Przeszczep serca, który zrobiliśmy w 1985, ktoś inny pewnie zrobiłby w 1988 czy 1989. Ale sztucznych komór nie chciał robić nikt oprócz mnie. Uratowały życie kilkuset ludziom. To mi daje przeświadczenie, że coś dobrego zrobiłem. Niewierzące, ale przylgnęło do niego słowo święty. Dla wielu osób święta jest pamięć o nim. To był święty człowiek, mówią pacjenci. Lekarze dopowiedzą, że miał do chorych świętą cierpliwość. Pielęgniarki, że zawsze je szanował. I może święty to zbyt wiele, ale świetny był na pewno. Komunikaty lokalne.
Dzisiaj w sobotę o godzinie 18.30 w Klubie Polskim w Ashfield wystąpi Tadeusz Drozda. Po występie spotkanie z artystą. Wstęp $25. A jutro w niedzielę, 5 października o godzinie 15, ten jubileuszowy koncert odbędzie się w Klubie Polskim w Bankstown. Klub Polski w Bankstown zaprasza na wieczory filmowe w środy o godzinie 18. Obecnie wyświetlany jest serial Rancho. Wstęp wolny. W ramach cyklu 1969 pamiętamy, w polskim konsulacie zostanie pokazany film Uciekinier. W poniedziałek 6 października o godzinie 18. Film ma podpisy angielskie. W sobotę 18 października w polskim konsulacie odbędzie się wieczór towarzysko-kulturalny. Specjalnym gościem będzie Piotr Skrzynecki, poeta polskiego pochodzenia z okazji promocji jego nowej książki. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Klub Polski w Auschwitz zaprasza na wysprzedaż garażową w sobotę 20 października od 9 rano do 2 południa. Klub przypomina, że w każdą niedzielę od godziny 1 są serwowane obiady klubowe. Komitet organizacyjny informuje, że w tym roku festyn Polskie Boże Narodzenie w Darling Harbour odbędzie się w niedzielę 7 grudnia. W dniu 19 października przypada 30. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Organizatorzy zapraszają na obchody tej rocznicy. W niedzielę 12 października o godzinie 12 w kościele świętego Wincentego w Auschwitz zostanie odprawiona uroczysta msza święta za ojczyznę. W następną niedzielę, 19 października, od godziny 14.30 w Marajong odbędą się centralne uroczystości. Po mszy świętej w intencji kanonizacji księdza Jerzego odbędzie się koncert pod tytułem Kapłan Prawdy i Miłości. Uroczystości sydneyjskie zakończą się mszą świętą w kościele świętego Feliksa w Bankstown w niedzielę 26 października o godzinie 12. A teraz przed nami aktor i reżyser Jerzy Sztur i jego nowy film Obywatel. Obywatel, film Jerzego Sztura. O swoim nowym filmie Obywatel Jerzy Sztur opowiada w tygodniku Wprost. Na pytanie dziennikarza Cezarego Łazarewicza, czy nie boi się reakcji na jego film, odpowiada: ci, którzy widzieli ten film, gratulowali mi odwagi, a ja po prostu zrobiłem film na bolesne tematy, tak jak czułem, tak jak artysta powinien to robić. Artysta jest jednak teraz przygotowany na ataki zarówno z kręgu kościelnych, jak i prawicowych dziennikarzy. Mówi jednak, że przecież dzięki temu filmowi widz może poznać 6 prawd wiary. Zauważa też, że 6 prawd wiary znane są chyba tylko w polskim kościele. Dowiedział się o tym, gdy do filmu robiono napisy w języku włoskim. Wtedy zadzwoniła do niego tłumaczka i powiedziała: panie Jerzy, ja tych prawd wiary nie potrafię przetłumaczyć, bo one po włosku nie istnieją. W filmie jest też poruszony temat antysemityzmu w Polsce. Pan Jerzy wspomina, że w centrum Warszawy na Marszałkowskiej kupił książeczkę pod tytułem Kto jest Żydem w Polsce? Przeczytał tam nie tylko jak rozpoznać Żyda, ale dowiedział się, że jego prawdziwe nazwisko to Józef Feingold, a nie Jerzy Sztur, i że trzeba na niego uważać. Podobno także są tacy, co badają, od którego pokolenia artystka Krystyna Janda jest Żydówką. Sztur mówi, że jak kręci Obywatela,
to kilka razy oglądał film Eroika reżyserii Munka i jego film Zazowate szczęście, gdzie głównym bohaterem był niejaki Piszczyk. Grał go Bogumił Kobiela, który był ulubionym aktorem i idolem dla Jerzego. A na pytanie dziennikarza Łazarewicza, ile w Janie Bratku, głównym bohaterze filmu, jest Jerzego Sztura, artysta odpowiada: jest 1/3. Taką mam metodę pracy, pokazuję to, co przeżyłem, to, co obserwuję. Jerzy Sztur w swoim życiu, tak samo jak bohater filmu, w roku 1968 leciał pod pały i przeżywał entuzjazm w 1980. Został nawet działaczem Solidarności. Lecz polityka dość szybko zaczęła mu uwierać. Bardzo go śmieszyło, gdy jego koledzy artyści stawali się senatorami, posłami, ministrami. Uważa, że aktor nie powinien angażować się w takie sprawy. Na szczęście w 1989 został rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie i pełnił tę funkcję przez 12 lat, a na tym stanowisku dalej utrzymywał dystans od polityki. Rozmawiając o aferze podsłuchowej, pan Jerzy dziwi się, że minister spraw wewnętrznych nie wiedział o możliwości podsłuchów. Sam będąc rektorem, zdawał sobie sprawę, że jak jest ważna rozmowa, to trzeba wyjść na krakowskie planty. Obecnie nie chce być celebrytą wypowiadającym się w sprawach politycznych czy ekonomicznych. Podczas jednej z takich dyskusji stwierdził, że kiedyś będąc na Kubie, gdzie jak wiadomo jest źle z ekonomią, widział co wieczór bardzo szczęśliwych ludzi, którzy tańczyli sambę i salsę, pijąc rum. Wtedy Sztur powiedział, że chciałby, żeby w polskich barach siedzieli tacy radośni ludzie, a nie narąbani na smutno. Na pytanie dziennikarza, czy czyta prasę prawicową, odpowiada, że czasami. Kiedyś chciał się dowiedzieć, co piszą o filmie Wajdy o Wałęsie. I bardzo było mu przykro, gdy przeczytał artykuł znanego krytyka, który napisał, że Wajda powinien był umrzeć, bo nic lepszego od swoich wczesnych filmów już nie zrobi. W dalszym ciągu rozmowy Łazarewicz stwierdza, że Sztur do tej pory był ukochanym aktorem, ale teraz to się może zmienić, gdy zrobił film atakujący wartości, szydzący ze zrywów narodowych, ze świętej Solidarności i Kościoła. Pan Jerzy odpowiada: nie chciałem wyszydzać, chciałem pokazać słabości. Byłem działaczem Solidarności, widziałem słabe strony polskiej natury, a jako artysta i Polak mam chyba prawo krytykować. Chodzi o to, żeby nas to w końcu rozśmieszyło, a nie zabolało. Film Obywatel przedstawiono ostatnio na festiwalu w Gdyni. Chyba warto, aby dotarł też do Australii. Błaszkowska opowie nam o problemach i poradach związanych z naszym kręgosłupem szyjnym. A teraz piosenka, ale to już było. Z wielu pieców
kącie światu. Nieraz rano zabolał mnie łeb i mówili zmiana klimatu. Czasem trafił się wielki raut albo feta proletariatu. Czasem podróż najlepszym z aut, częściej szare drogi powiatu. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było, znikło gdzieś za nami. Choć w papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Na regale kolekcja płyt wywiadu, pełne gazety. Za oknami kolejny świt i w sypialni dzieci oddechy. One lecą drogą do gwiazd przez niebieski ocean nieba. Ale przecież za jakiś czas będą mogły same zaśpiewać. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było, znikło gdzieś za nami. Choć w papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było, gdzie za nami. Choć w papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Znikło gdzieś za nami. Choć w papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Ortopedzi potwierdzają, migreny, mdłości, zawroty głowy to objawy, które często świadczą o kłopotach z kręgosłupem szyjnym. A zwyrodnienia przestały być wyłącznie problemem ludzi starszych. Co robić, by ich uniknąć również w młodym wieku? Przewlekły ból szyi i karku to, oprócz dolegliwości lędźwiowego odcinka kręgosłupa, najpopularniejszy powód naszych wizyt u ortopedy. Coraz częściej z tym problemem zgłaszają się 20-30-latkowie. Według specjalistów dzieje się tak dlatego, że od najmłodszych lat zaniedbujemy aktywność fizyczną. Mało się ruszamy, a za dużo siedzimy przy komputerze, w samochodzie, nad tabletem, smartfonem. To naturalne, że kręgosłup zużywa się z wiekiem. Jednak nasz wkład w przyspieszenie tego procesu bywa zbyt duży, twierdzą lekarze. Jak zapobiegać kłopotom z szyją? Trzeba szybko pozbyć się złych nawyków. Jak często robisz przerwy w pracy i wstajesz od biurka? Ważne, by pamiętać o tym przynajmniej raz na godzinę. Powód: podczas pisania na komputerze nadmiernie pochylamy głowę do przodu, a to ma zły wpływ na kręgi szyjne, bo powoduje zbyt duży nacisk i wywołuje ich przeciążenie.
Gdy taka sytuacja regularnie się powtarza, nasilają się zmiany zwyrodnieniowe. Kręgi szyjne poddawane długotrwałemu naciskowi zmieniają położenie, ściśniają się, a krążki między nimi zaczynają się przemieszczać. Rozwija się wtedy dyskopatia. Na kręgach tworzą się tak zwane osteofity, czyli kostne narośle, które uciskają przebiegające w środku nerwy rdzenia kręgowego. Niekiedy powodują bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty czy omdlenia. Objawy neurologiczne to efekt drażnienia korzeni nerwowych. Zmiany są nieodwracalne. Dolegliwości można jedynie złagodzić. W zależności od nasilenia problemu, ortopeda zaleci rodzaj rehabilitacji i przepisze środki przeciwbólowe na receptę. Co trzeba zmienić? By uniknąć nadmiernego pochylania głowy do przodu podczas czytania i pisania, korzystaj ze specjalnych podpórek na książki, dokumenty do kupienia w sklepach papierniczych czy księgarniach. Są też podkładki i stoliki pod laptopy. Gdy ekran jest wyżej, szyja automatycznie ustawia się prawidłowo. Co z krzesłem do pracy? Ortopedzi polecają wersję z bocznymi podpórkami pod ręce. Można się na nich wesprzeć i w ten sposób odciążyć cały kręgosłup. Jak prawidłowo siedzieć? Według ekspertów stopy powinny dotykać podłogi, a siedzisko nie może uciskać ud i kolan. Pracujesz na komputerze stacjonarnym? Ustaw monitor tak, by górna krawędź ekranu znajdowała się kilka centymetrów powyżej linii wzroku. Dzięki temu nie będziesz musiała pochylać głowy i odciążyć kręgosłupa. Uwaga! Unikaj noszenia torby z laptopem ciągle na tym samym ramieniu. Bark obniża się wtedy o kilka centymetrów i naciąga korzeń nerwowy przebiegający w okolicy kręgów. To też częsty powód bolesnych skurczów mięśni karku i szyi, podkreślają ortopedzi. Nasza audycja dobiega końca. Brali w niej udział Marian Polak, Aleksandra Baszkowska, Beata Rumianek oraz redaktor dzisiejszego programu Jerzy Moskawo. Za tydzień zapraszamy na audycję Eli Celejewskiej od godziny 11.30 do 1.00 na falach radiostacji 2000 FM, a na witrynie internetowej www.pl2000fm.blogspot.com można słuchać tej i ponad 200 poprzednich audycji o dowolnej porze. Są tam też fotogalerie oraz linki do innych polskich stron. Mamy też naszą stronę na YouTube, adres pl2000fm oraz na Facebooku Radio 2000FM Sydney. A dzisiaj po zakończeniu audycji można do nas dzwonić przez 15 minut pod numer 97 15 54 11. Powtarzam, 97 15 54 11. Żegna nas kapela warszawska Staśka Wielanka piosenką Bywaj dziewczę zdrowe. Życzymy przyjemnego weekendu i tygodnia. Do usłyszenia. Pięknie. Bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła. Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła. I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga, nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga. I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga, nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga. Po cóż ta łza wokół, po cóż serca bicie? Tobie winien miłość, a ojczyźnie życie. Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka. Niepodległość Polski to twoja rywalka. Pamiętaj, żeś Polka, że to zagraj walka. Niepodległość Polski to twoja rywalka. Polka mnie zrodziła.
miła, z jej piersi wyssałem. Być ojczyźnie wiernym, a kochance stałym. I choć przyjdzie zginąć w ojczystej potrzebie, nie rozpaczaj dziewczę, zobaczym się w niebie. I choć przyjdzie zginąć w ojczystej potrzebie, nie rozpaczaj dziewczę, zobaczym się w niebie. Czuję tobą, Polka, ojczyzna w potrzebie. Nie pamiętaj o mnie, nie oszczędzaj siebie. Kto nie zna jej cierpień, to głos jej przytłumi. Niegodzien miłości i kochać nie umie. Kto nie zna jej cierpień, to głos jej przytłumi. Zawsze Polakami, chociaż w innym świecie.